odpowiednie narzędzia i przechodzimy do części zasadniczej, a więc witamy wszystkich serdecznie. Ja w imieniu swoim i w imieniu pani Justyny Majewskiej witam na dzisiejszej lekcji otwartej. Będzie to lekcja dwujęzyczna, a temat to dialog dotyczący reklamacji dostawy tutaj z użyciem rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji, a w języku angielskim, pani Justyno, fachowej pomocy potrzebujemy? Claim of delivery in the way of a phone call or video conference. Oczywiście, bardzo dziękuję. Generalnie zanim rozpoczniemy tą część zasadniczą, to właśnie chciałbym prosić państwa, którzy obserwują nasze zajęcia, o wypełnienie formularza, który się znajduje tutaj w czacie. Powinien on być widoczny dla was, więc prosimy o jego wypełnienie. Przypominam, że to spotkanie jest nagrywane, więc będzie gdzieś tam dla dalszego użytku. No i też tutaj w zasadzie w standardowym jakby wydaniu byśmy przeszli do sprawdzenia obecności, ale no wiadomo jakie są jaka jest sytuacja, jakie są warunki, a więc my po prostu ograniczymy się do pobrania odpowiedniej listy z Microsoft Teams. No i teraz wracając do naszego tematu, to będzie dialog dotyczący właśnie reklamacji dostawy. Celem naszej lekcji będzie nauczenie się przeprowadzania rozmowy odnośnie reklamacji dostawy w języku angielskim. Jest to w zasadzie takie nawiązanie do naszych poprzednich zajęć tutaj z klasą, gdzie tworzyliśmy takie pismo formalne, czyli po prostu reklamację dla firmy, wtedy, kiedy najzwyczajniej w świecie coś się nie zgadza. Dlaczego my w ogóle tą reklamację piszemy? No bo należy wspomnieć i to w zasadzie wszyscy musimy sobie jakby ułożyć w głowie, że logistyka oprócz ciężarówek i magazynów to przede wszystkim taki szereg firm, najczęściej międzynarodowych, które współpracują ze sobą w różnym zakresie. To są firmy gdzieś, które działają na terenie całej Europy. Czasami zdarzy się też, że w skali globalnej, tak? No i właśnie ta współpraca, która jest w różnym zakresie, często oznacza też jakby wymianę dóbr. To znaczy, że w pewnym momencie dochodzi do takiego etapu, kiedy jakiś towar musi się znaleźć na konkretnym pojeździe, niekoniecznie musi to być samochód, i po prostu przemieścić się z punktu A do punktu B. No i jak to w życiu bywa, nie zawsze się dzieje w ten sposób, że wszystko się zgadza, tak? W tej logistyce ogólnie pojętej, jakby takie opóźnienia dostaw, czy błędy w dokumentacji, czy na przykład uszkodzenie towaru, czy kradzieże i tak dalej, to są takie no, standardowe sytuacje niestety, z którymi my się musimy jakby borykać. Dodatkowym problemem jest to, że my właśnie robimy ten biznes międzynarodowy, czyli w zasadzie kooperujemy, nie wiem, z Rumunami, Węgrami, z Holendrami i tak dalej. No i co zrobić w takiej sytuacji, kiedy coś się faktycznie w tej dostawie nie zgadza? Oczywiście, my sobie możemy pisać maila, usiąść sobie, tak, żeby napisać, sprawdzić, czy coś się zgadza, czy coś się nie zgadza, no ale najczęściej się to rozbija w ten sposób, że nie ma po prostu na to czasu, żeby usiąść sobie ze słownikiem, tak, zajrzeć do internetu, chociaż jest to stosunkowo szybka metoda, to i tak nie pozwala nam na to czas, no bo logistyka, takim drugim synonimem logistyki jest po prostu pośpiech. Dlatego najczęściej trzeba coś jakby zorganizować, mówiąc w skrócie, na gorąco. Czyli po prostu wziąć telefon i po prostu porozmawiać z kimś. No ale tutaj właśnie jest ta bariera językowa. W biznesie jakby prym wiedzie cały czas ten język angielski, dlatego nasi uczniowie dzisiaj pokażą, jakie sytuacje mogą się zdarzyć podczas jakby dostarczenia danego towaru, no i też jak taka rozmowa może wyglądać, jeżeli jedna ze stron jakby nie jest do końca zadowolona z realizacji tej dostawy. No i formuła naszych zajęć będzie taka, że po prostu ja będę wyświetlał tutaj dla państwa i dla uczniów zresztą odpowiednie scenariusze, o czym będziemy rozmawiać. Pani Justyna zaś będzie tutaj służyła taką pomocą, tak, jeśli chodzi o wymowę, będzie tutaj korygować uczniów albo po prostu w jakiś sposób komentować, no bo będzie to wszystko się odbywało w języku angielskim. Nie przedłużając, przechodzimy już teraz do zupełnego meritum i będziemy chcieli zaprosić pierwszy zespół, a pierwszy zespół to będzie
Jakub Cegielski i Jakub Stasiak będą przedstawiali dialog, który będzie dotyczył dostawy smartwatchy pakowanych w kartony. I w zasadzie z mojej strony to wszystko. Jeżeli panowie są gotowi, to możemy chyba zaczynać. Gotowi, gotowi. Chyba tak. To zapraszam. To zaczynamy. Po angielsku, tak? Tak. Yes. Okay. Good morning, I am Jakub Cegielski from Euro Electronic. I am talking to SpeedTerms. Good morning, yes, Jakub Stasiak here. How can I help you? It's regarding the delivery from Berlin to Kalisz on the 13th of November 2020. Can I ask you for the order number? Of course, NAZLE 1-11-2020. Is it about the smartwatches? Yes, we have a problem with the delivered goods because they have come to us in damaged cardboard. I have no idea what you are talking about because the seals on the trailer were not broken. 10 pieces of goods are also missing. Are you sure that it was prepared according to the order? And the driver had no access to the goods. VPS them together very careful. The drivers do not have the access to the goods during loading, only when they are delivered in the cartons to the truck. You must have made a mistake somewhere because no, I will not report it to you. The delivery was planned for the 12th of November 2020. What was the reason as a result of which the driver was delayed with the delivery by one day? The delay was due to the failure on your transport vehicle, as a result of which we had to give the vehicle to our service for one day to repair it. I'm asking for a report from the GPS system concerning the route along which the house and place of stopover. Well, we will send you a report from the GPS system which are the details you are asking for on your company email. I would also like to ask for some explanations in the form of a protocol. Unfortunately, I cannot send you this document because only the manager has the access to it and authorization it required. Okay, then I will contact you or I will arrange a meeting with the manager of the company in order to obtain the protocol because we have to establish why that situation does happen. Can I help you with something else for this moment? Is that all? I have already found out everything. Thank you for information. I'm looking forward to hearing from you. Goodbye. Goodbye. Okay. To teraz kilka słów komentarza. Jeśli chodzi o dobór słownictwa oraz rzeczy, które mamy uwzględnione na prezentacji w kropkach, tak, które powinny być zawarte w dialogu, to tutaj wszystko się pojawiło, wszystko mogliśmy zauważyć. Odniesienia do wszystkich punktów są. Jeżeli chodzi o dobór słownictwa, to również tutaj nie mogę się do niczego przyczepić. Natomiast jedna ważna sprawa, trzeba troszeczkę jeszcze popracować nad wymową. Czasami właśnie ta wymowa nas gdzieś tam zawodzi, ponieważ próbujemy zastosować rozbudowane słownictwo. Tutaj pojawiło się to słownictwo troszeczkę bardziej zaawansowane, trudniejsze momentami. I to jest jak najbardziej na plus tutaj dla chłopaków. Natomiast trzeba sobie sprawdzać trudniejsze słówka i ćwiczyć wymowę. Także tutaj, jeżeli miałabym się do czegoś przyczepić, to jedynie troszeczkę wymowa. I momentami gdzieś tam jakieś zawahanie gramatyczne, ale tutaj nie chciałam, że tak powiem, przerywać, ponieważ dialog bardzo ładnie przebiegał, więc podsumowując, wszystko się udało. Jedyne co to trzeba popracować nad wymową,
I błędy, ale wiadomo, że błędy gramatyczne każdy z nas mówiąc robi i to jest nieuniknione. To jest do dopracowania, do doszlifowania, ale poza tym jest wszystko ok. Także dziękujemy. Dziękujemy. Ja też dziękuję Wam bardzo, panowie, za tą wstępkę i możemy przechodzić do kolejnej rozmowy, do kolejnego zespołu, a tutaj będą trzy dziewczęta. Będzie to Klaudia Konieczka, Marta Jakubczyk i Sandra Łukowska. I tutaj będziemy mieli rozmowę dotyczącą serwisów obiadowych, porcelanowych serwisów obiadowych, które będą zapakowane w kartony. I teraz będziemy mieli okazję posłuchać po angielsku, co tutaj poszło nie tak. Dlatego dziewczyny, jeżeli jesteście gotowe, no to zapraszamy. Okej, okay. Dziewczyny? Dobra, jestem gotowa. Podgłośnij się trochę, Sandra, proszę. Teraz? Jest ok? No, jest ok. Marta jest? Jestem. Dobra. Więc good morning. Custom. A to Sandra, ty zaczynasz. Na spokojnie, nie stresujcie się, tak? Na spokojnie. Sandra. Good morning. Customer service for from transporter company Turbo. May I help you? Good morning. I am the manager of wholesale of industrial goods desk. I would like to make a complaint about the last delivery from your company to our shop. Can I have an order number and date? Order number. Jak się, jakby pani mogła. The 8th of December 2020. Mm-hmm. October 21st 2020. Mm-hmm. Thank you. Hold on just a moment, please. What seems to be a problem? We made an order for 60 boxes with China dinner service. According to the information we got back, the delivery was planned for November 2020 at 10 o'clock. The delivery was 10 hours late. What's more, the half of delivered goods was broken. We would like to apologize in advance for inconvenience. The driver's report showed that the life was closed by an inconvenience accident on the motorway, which resulted in a traffic jam. Was for the broken goods. I'm very sorry, but the manual didn't not mention the need for additional protection of the goods. Protection of the goods. Mm-hmm. I am dissatisfied with the driver who delivered the goods. I'm sure he's responsible for the damage. Our company is not responsible for the behavior of drivers. In that case, I want to talk to your manager. Hold on a second. Good morning. I am the manager of the customer service department. I have read the submitted complaint. I'd like to know more details about driver's issues. The driver handled the goods carelessly during unloading, which could be the cause of the damage. Additionally, he was very rude. I'm sorry for this situation. The driver was delivering your order has little experience in transport. In order to assess the severity of damage, I am asking for evidence in the form of a photograph of the damaged part of the box contents, as well as a monitoring record confirming the allegation of incompetence of our employee. Unfortunately, the damaged goods have already been disposed of, and our monitoring does not reach the unloading area. I'm sorry, but you don't have sufficient evidence for us to accept your complaint. I am afraid I can help you. Okay, I understand. In that case, I'm sorry for the confusion. Goodbye. Okay. Dziękujemy bardzo. I również kilka słów komentarza. Jeżeli chodzi o odniesienia,
To podobnie jak w poprzednim dialogu, wszystko tutaj się pojawiło, tak? Wszystkie odniesienia mamy po angielsku się pojawiły. Dobór słownictwa również był bardzo ładny, dobry, odpowiednie zwroty i tak dalej. Troszkę na początku widziałam, że stres się pojawił, ale ogólnie poszło dobrze. Tutaj chciałam jeszcze zweryfikować, tak? Jeżeli chodzi o czytanie dat, my to sobie ćwiczyliśmy, ale wiadomo, jak dochodzi stres, to człowiek często zapomni. Daty, w datach mamy liczebniki porządkowe, tak? Czyli tam wszędzie się pojawiało the 8th, the 7th, of i później czytamy już nazwę miesiąca November, December i tak dalej, tak? Lata były czytane dobrze, czyli 2020, 2020, tutaj wszystko ok. I jeszcze jedna sprawa, czyli wymowa. Czasami drobne błędy z wymowy się pojawiły, ale tak jak mówię, kiedy używamy języka angielskiego, takie błędy praktycznie u wszystkich się pojawiają, tak? Więc tutaj to jest też do szlifowania, wyćwiczenia, ale ogólnie poszło bardzo ładnie. Także dziękuję dziewczynom, dziękujemy. Ja też dziękuję. Chciałem jeszcze tylko dodać swoje 3 grosze od siebie, że tutaj dziewczyny same wpadły na ten pomysł, żeby przełączyć się jakby między działami podczas tej rozmowy. I to było bardzo, bardzo ciekawe i dobre rozwiązanie, ponieważ tutaj grupa była 3-osobowa, a dialogi miały być w parach. I tutaj same wpadły na to, żeby się przełączyć między działami, żeby po prostu nie powielać się jakby, jeżeli chodzi o tych dwóch menedżerów. Tylko po prostu odesłały sprawę wyżej i to był bardzo dobry pomysł, dlatego też chciałem za to pochwalić. Dziękujemy Wam dziewczyny. No a my przechodzimy do trzeciej części, a w trzeciej grupie będzie, czy trzeci duet właściwie, to będzie Michał Maśliński wraz z Patrykiem Nowakiem. I tutaj będzie dyskusja na temat papieru w rolkach. Towar, jakby można powiedzieć, taki niezbyt problemowy, ale cóż tu może pójść nie tak? Zastanówmy się razem z chłopakami. No i co, panowie, jeśli jesteście gotowi, no to zapraszamy. Ja gotowy. Możemy zacząć. Okay. Good morning. This is Patrick Nowak from Regina. Did I call Foxy? Yes, Michał Maśliński on this side. How can I help you? I'm calling about the delivery from 2nd November 2020 from Brzeżniak to Konin. Can you give me the order number? Of course. 10-20-2020. Is this about paper delivery? Yes, there are some problem with the paper delivered. Okay, so what's wrong with it? The paper arrived dirty and soaked, and it's not completely usable. As far as I know, the goods stopped before loading outside the warehouse and the weather was not good. There is another aspect that could have affected this, namely that I was waiting for 7 hours to load. Okay, in the case, I demand a photo of the vehicle that was being used. No problem, the photo will be sent within 2 hours. I suffered a very large financial loss due to unfulfilled order to 15,000 PLN. We are very sorry. I expect compensation of 75,000 PLN. If we don't reach an agreement, I will have to take the case to court. I expect you to pay off the loading time, and if you intend to go count, I will have to redeem you to my lawyer. Okay, I am waiting for a picture of the clients, and I will call you later, and hopefully we will come to an agreement. Thank you to the conversation to hear. No problem to hear. Okay, thank you. I teraz tak, odnośnie tego dialogu. Troszkę pojawiły się błędy, ja już też nie chciałam przerywać. My sobie pracowaliśmy nad tymi błędami, panowie. I tam niektóre poprawki chyba nie zostały naniesione. Ale to już takie niuansiki, to my sobie wspólnie jeszcze omówimy też na zajęciach. Tak, czyli tutaj słownictwo, tak, pojawiły się drobne błędy gramatyczne. Wymowa
Również niektóre słowa są troszeczkę do podszlifowania, ale tak to było ok. Była ładna płynność. Jeżeli chodzi o odniesienia też do wytycznych, które mamy na prezentacji, to wszystko jest zawarte. Tak, czyli tutaj wymowa i trzeba zwrócić sobie uwagę na błędy gramatyczne. Tak, żeby tego nie popełniać, my sobie jeszcze raz na to zwrócimy uwagę i będziemy nad tym pracować. Ale tak to pod względem merytorycznym jest wszystko ok. Ja dziękuję w takim razie za komentarz. Okej, okay, ja tylko dodam, że skoro sprawa skończyła się w sądzie, to podsumowując, no bez happy endu jednym słowem i przechodzimy dalej. Niech sobie panowie idą do sądu, a my przechodzimy do grupy czwartej, do czwartego duetu. Jeszcze na momencik się wtrącę, przepraszam. Jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy powiedzieć. Uważajmy na wymowę, bo tutaj pojawiło się słówko lawyer i żeby nie wymówić, bo tutaj pojawiła się wymowa liar, nie? Lawyer, liar, niby podobna wymowa, ale można tutaj się zakręcić, ponieważ liar to jest kłamca, lawyer, prawnik, tak? Także żeby uważać na te słówka koniecznie w wymowie, żeby nie wyszło źle, tak na przyszłość. Lawyer, a nie liar. Jakoś dziwnie blisko te dwa słowa w angielskim. Tak. Dobrze, my przechodzimy teraz do czwartej grupy, do czwartego duetu i będzie to Adrian Dopierała i Bartosz Kaźmierczak. Panowie się szykują, bo i będą rozmawiać o mrożonkach w normalnych takich opakowaniach foliowych, takich jak to mamy do czynienia w naszych kuchniach, a więc panowie, jeżeli jesteście gotowi, no to zapraszamy do przedstawienia dialogu. Good morning. My name is Bartosz Kaźmierczak. Am I talking to SpedEx company? Good morning. How can I help you? I'm calling to make a complaints. Can I have a order number? The order number is 356/2020. Yes, the order was delivered yesterday. What's the problem? 17 packages are missing. Moreover, I ordered 13 pieces of salmon and they didn't arrive at all. Our company didn't steal anything. We digitally pay attention to each other. It is impossible that something was missing. I got confirmation of the product in SUS and everything was correct. Please do not scream. And besides, this product is not suitable for further use because everything is defrosted and I demand a printout of the generator. The driver was not allowed to load and it could not be his fault. And the people employed by us fifthly are their obligation and the instruction to place an order. In that case, I demand a total refund of all cost of damaged goods. Unfortunately, we cannot agree to such a solution. We are sure that all delivery conditions have been met. In other ways, we will have to go to court. Goodbye. Goodbye. Okej, okay, thank you. I teraz komentarz. Tutaj była najlepsza chyba płynność, jeżeli chodzi o ten dialog. Tak bardzo płynnie były zrobione przejścia między dialogami, tutaj bardzo, bardzo ładnie, fajnie. Jeżeli chodzi o odniesienia. Odniesienia również są wszystkie, tak, w dialogu pojawiły się. To, co miało być, zostało zawarte, powiedziane. I teraz tak, jeżeli chodzi o wymowę, uwaga na liczebniki, tak, tam było I ordered 30 pieces of salmon, tak, 30, liczebniki to są takie niuanse, ale tutaj też może dochodzić do nieporozumień, jak powiemy 13, wyjdzie 13, jak powiemy 30, więc tutaj uwaga, żeby te końcówki wyraźnie też wymawiać, bo wtedy może dojść do dużego nieporozumienia. Czyli liczebniki. Poza tym drobne, pojedyncze wyrazy, gdzie tutaj też trzeba nad wymową popracować, ale tak to płynność, odniesienia, wszystko było, także też bardzo ładnie przygotowany dialog. Dziękujemy. Ja również dziękuję.
Teraz możemy przejść do kolejnej grupy, do kolejnego duetu, a będzie to zespół piąty, czyli Dominik Kopaczewski razem z Kacprem Łuczakiem i będą rozmawiać o świeżych owocach. Będą to cytrusy pakowane w skrzynie. I tutaj panowie się przygotują i jeżeli będą gotowi do wygłoszenia prezentacji, to zapraszamy. Chyba możemy czytać. Tak? No tak. Dominik, jesteś? Halo, Beton? Jestem, czytaj, czytaj. Jesteście oboje, tak? Okej. To zaczynam. Good morning. I am Kasper Łuczak from the company Fruits Europe. I am talking to the company... Am I talking? Good morning. I'm Dominik Kopaczewski here from the company Fruits Transport. How can I help you? I'm calling regarding the delivery from Poznań to Konin on the 8th of November 2020. Can you give me the order number? Of course, CS8-2020. It is about the delivery of fresh citrus fruit in beans? Yes, we have a problem with the delivery goods. And what exactly is wrong with the delivery? The beans have arrived with unfresh fruits and the documentation is damaged and unreadable. Our driver was waiting for 2 days for loading and it was not his fault. As for the documentation, that the driver did not fill it in. I would like to ask for you for a readable documentation from your company. For documentation, please contact the manufacturer. He is responsible for it. Our company is expecting you to compensate for the loss within 2 days. Within 2 days. It seems to me that we can solve the problem comprehensively without technical losses, but if it turns out that we cannot, we will bring a case to court. Na chwilkę się zatrzymajmy. Jeszcze raz. It seems to me that we can solve the problem compromisingly. Tak? Uwaga tutaj na to słówko. Unfortunately, I'm afraid that we cannot solve this problem compromisingly. Okay, that's why we are taking the case to court. Mm-hmm. Okay, that's it. Okay, goodbye. Okay, dobrze. Tutaj trzeba sobie szczególną wagę, tak, na wymowę zwrócić. Jeszcze raz przypomnę, jak czytamy datę, to ważna jest końcówka przy liczebniku porządkowym, 8, tak, czyli the 8th of November. Teraz co dalej? Tutaj słówko compromisingly, tak? Takie sobie wymyśliliście sami, więc też trzeba sprawdzić, przećwiczyć, jak się wymawia compromisingly. I było jeszcze financial losses, także straty finansowe, financial losses. I teraz tak, jeżeli chodzi o odniesienia. Była mowa o towarze, towar został nazwany. Oczekiwanie dokumentacji również się pojawiło, polubowny sposób rozwiązania problemu. Także wszystko to, co mamy przedstawione na prezentacji, pojawiło się. I teraz tak, już patrzę, czy jeszcze coś tutaj sobie wynotowałam. I na koniec było niezgodzenie się na korzystne rozwiązanie. Tak, i było, że na drogę sądową nastąpi przejście.
I to wszystko było. Okej, okay. Czyli największy problem to tutaj wymowa. Troszeczkę trzeba by było popracować jeszcze nad płynnością dialogu, tak, żeby troszeczkę płynniej tutaj czytać. I czasami wam się zdarza ścinać końcówki, tak? Jak było w ciągu dwóch dni, to within, tak? Nie with, tylko within two days, ale to już są takie też niuanse, że tak powiem, do przećwiczenia, do wyszlifowania. Natomiast jeżeli chodzi o merytorykę, logikę i spójność wypowiedzi, wszystko zostało zachowane. Także dziękujemy. Chciałbym też dodać takie w zasadzie dwie rzeczy, takie dwie, może coś z kategorii bardziej ciekawostki, ale to też sporo wnosi. Tutaj panowie mówili o dostawie, o ile dobrze pamiętam, z Konina do Poznania albo z Poznania do Konina, prawda? Tak, 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 zgadza się. I ogólnie ktoś może się zastanawiać, czy to ma w ogóle sens, jeżeli mamy dwie firmy z Polski, albo po prostu tutaj mamy Polska z jednej strony, Polska z drugiej strony, no więc po co ten dialog w języku angielskim? Czy to jest takie nabijanie po prostu na siłę, na potrzeby lekcji otwartej? No okazuje się, że nie, bo często się zdarza tak, że po prostu firma, która przewozi, może nie być z Polski. Często tak się dzieje, że po prostu jest jakby trzeci element, który wchodzi w grę, że my mimo tego, że jesteśmy jakby, ja jestem z Polski i mój produkt jest polski, to wcale nie musi oznaczać, że mi go przywiezie również Polak. To może być ktoś, kto jest w ogóle spoza jakby naszego kraju. Trzeba jakby zwrócić uwagę, że tu sens jest jak najbardziej zachowany. I też jeżeli chodzi o samą tą jakby formę tego dialogu. Tutaj w założeniach mieliśmy coś takiego, że osoba przyjmująca reklamację nie zgadza się na korzystne dla reklamującego rozwiązanie problemu. Dlaczego to tak jest? Czy to jest scenariusz na zasadzie, że my nie chcemy się dogadać? No też nie. Często jest tak, że jeżeli już coś będzie nie w porządku z daną dostawą, no to też każdy po prostu zwraca uwagę na swoje pieniądze i na swoje jakby środki, tak? Że po prostu ktoś teoretycznie, w cudzysłowie, chce się dogadać, ale po prostu są to warunki korzystne tylko i wyłącznie dla niego, tylko on odnosi z nich korzyść albo nawet chce coś uszczknąć dla siebie, ponieważ no wielka tragedia, bo po prostu dostawa się nie zgadza. No i co teraz? No najlepiej przywalić bardzo dużą karę, skończyć sprawę w sądzie, zrobić tego typu historię. No i po prostu w ten sposób robimy, ale tutaj panowie też miał za zadanie właśnie osoba, która przyjmowała reklamację, miała po prostu się na to nie zgodzić, czyli my też musimy negocjować i jakby też stawiać swoje warunki, mimo tego, że czasem przy czymś zawinimy, nie wszystko jest leży po naszej stronie i w ten sposób się to też może odbywać, że my wcale nie musimy po prostu być tą stroną bierną, że jeżeli już popełniliśmy błąd, no to już tylko sypiemy sobie popiół na głowę i tak dalej. Dziękuję również. I przechodzimy już w zasadzie do ostatniej części, do naszego ostatniego zespołu. Będzie to Dawid Bochniak razem z Michałem Górczyńskim i tutaj będziemy mieli towar dość ciekawy, bo będą to płynne nawozy sztuczne pakowane w beczki. A więc panowie, jeżeli jesteście gotowi, to próba mikrofonu i jedziemy. Good morning, I am Dawid Bochniak and I am the representative of XYZ Limited. XYZ. Good morning, Complaints Department of Navosex Inc. How can I help? So there was a mistake made. Precisely, the community isn't matching quantitatively with the order. Can I ask for the number of the order? Of course, it's a ZAM 4011/2020. So, as far as I know, the commodity has been delivered in accordance with the documentation, so there was no room for a mistake. Maybe the driver did not take care of the loading. The driver has followed given instructions. I have no idea how it happened. In addition, of the drums. One of the drums. Semi-dent. Okay. It's possible that while being loaded, one of the drums hit the side of the trailer. In that situation, I am expensing free delivery
of the missing drums and a free exchange of the damaged ones. I'm sorry, but that's not possible. We can't afford such a big financial loss. Only thing I can offer is exchanging the commodity with a 10% discount for the damaged goods. But the delivery cost must be covered by your company. The only thing we can do is to exchange the freight for a new one, but you have to bear the cost of delivery and goods reception. Well, I can accept that. Is that all? Yes. So goodbye then. Goodbye. Okay, thank you. I tutaj tak, na początku zabrakło mi tego zwrotu am I talking to, nie? Czy mówię z? Okej, okay. I jeszcze teraz uwaga, jak pytamy w czym mogę pomóc, to jest how can I help you, tak? Musi się pojawić ten zwrot you, how can I help you? Także tutaj też taki niuansik, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Teraz tak, pod względem wymowy również pojawiły się jakieś drobne słówka, tak? Tam mieliśmy też kilka nazw i teraz jak czytamy numer zamówienia, to czytamy normalnie, natomiast jak mamy XYZ, nie możemy przeczytać XYZ, ponieważ po angielsku to jest XYZ, czyli również literkami, alfabetem angielskim się posługujemy, tak? Czyli tutaj, Dawid, musisz na to uważać. To jest niby, wydaje się, niuans, ale jednak ważna sprawa w komunikacji w języku obcym. Czyli tutaj takie rzeczy. I patrzę sobie dalej, czy coś tutaj mam. Financial loss, także też pamiętajmy o wymowie loss. I żeby nie ścinać też końcówek, tak? Końcówek wyrazów. In addition mieliśmy, coś tutaj jeszcze sobie wynotowałam, financial loss, commodity exchanging, quantity jako ilość. Tak, i na początku ten zwrot am I talking to bardzo ważny, tak? Czy rozmawiam z? Okej, okay. Dobrze. Natomiast odniesienia teraz, które tutaj mamy na prezentacji. Dowolny powód złej realizacji dostawy to było. Zarzucenie, że wina za pomyłkę leży po stronie kierowcy też było. Oczekiwania darmowego odbioru również. Towaru wymiany na właściwy, także wszystko tutaj jest uwzględnione, zostało uwzględnione, tak? Czyli zwracamy uwagę na gramatykę, na wymowę, ale tak jak powiedziałam, nie ma się czym przejmować, to są rzeczy, nad którymi każdy tak naprawdę musi pracować i każdy, mówiąc, robi błędy, tego się uniknąć nie da. Natomiast, tak jak mówię, musimy nad sobą pracować, żeby tych błędów było jak najmniej. Ok, dziękujemy bardzo, thank you very much. Tak, ja również dziękuję i chciałem tylko też dodać, że w tym dialogu też osoba, która przyjmuje reklamację, mogła zaproponować własne rozwiązanie problemu i też tak w praktyce się często dzieje, że po prostu my na coś się nie zgadzamy, więc proponujemy jakąś alternatywę w taki sposób, żeby jednak do tego porozumienia dojść, ale czasem też już tak w ramach podsumowania powiem, że skończy się w ten sposób, że sprawy faktycznie idą do sądu i jest to rozstrzygane, a czasami po prostu można się, mówiąc kolokwialnie, dogadać, czy po prostu ładnie mówiąc, porozumieć tak, aby ta współpraca dalej trwała z daną firmą. No i co, już możemy przejść do krótkiego podsumowania. Z naszej strony to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą lekcję. Myślę, że grupa bardzo tutaj ładnie się spisała, wszyscy dopisali, frekwencja 100%. Dialogi myślę, że dość były, znaczy się pod względem angielskiego, tutaj pani Justyna ocenia, ale jak się słuchało, to były naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się tego słuchało. No i też myślę, że każdy będzie mógł odnieść taką praktyczną wartość od tego, że po prostu było to coś, z czym możecie się faktycznie spotkać kiedyś w życiu, jeżeli faktycznie będziecie pracować w takim zawodzie albo w innym, ale też po prostu takie sytuacje się zdarzają. No więc myślę, że wszyscy z tego odnieśli jakąś korzyść. No i z mojej strony wszystko. Ja jestem jak najbardziej zadowolony. Myślę, że wszystko się udało, pani Justyna.
Ja też sądzę, że wszystko się udało. Również chciałam bardzo podziękować uczniom za 100% frekwencję, za to, że się przyłożyliście do zadania tak, jak powinniście. Przygotowywaliśmy się do tego również na naszych zajęciach z języka angielskiego zawodowego, także wszystko ostatecznie się udało, wyszło. Dziękuję Wam bardzo. Tak jak powiedziałam, ja tutaj pewne rzeczy musiałam wynotować, pewne błędy drobne, tak, ale zawsze musiałam o tym powiedzieć jako nauczyciel języka angielskiego, ale chciałam zwrócić uwagę, że każdy, mówiąc w języku obcym, popełnia błędy, więc to jest sprawa, która tyczy się nas wszystkich. Ogółem było bardzo ładnie, jestem z Was dumna, zadowolona i na pewno to się też przełoży na oceny. Czyli lekcje kończymy, ale naukę musimy kontynuować. Tak. I w ten sposób kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja zatrzymam nagrywanie. Generalnie.